macie pieniądze, możecie polecieć nawet na Księżyc, bo stać was na to. Jak to się stało, że myśmy przegrali mecz z Mołdawią? Że brakuje Krychowiaka, brakuje Glika, którzy może nie nadają się do występu w pierwszej jedenastce. Ja bym proponował jedną rzecz, panie redaktorze, rozpocząć od meczu eliminacji do Ligi Mistrzów Rakowa Częstochowa, który grał to spotkanie, wiadomo, że grał z Estonią, Stalinem, który już ma, już jest w rozgrywkach, oni są po prostu jeszcze w okresie przygotowawczym, ale wygrali to spotkanie, brawo im za to, jestem przekonany, że wygrają również w Estonii. Dlaczego? Dlatego, że te punkty są bardzo, bardzo potrzebne. Bo w rankingu możemy no, skoczyć, że będziemy mieli drużynę w lidze Europy, a nie tylko w lidze konferencji i w lidze mistrzów. Także tutaj duże jakieś takie oczekiwania. Wygrali, brawo, że wygrali, ale widać było, że oni grają, Raków Częstochowa gra tak, jak grał ostatnie mecze ligowe, czyli grał bardzo słabo. Ale to wystarczyło na słabiutką drużynę estońską. Jeszcze raz podkreślam, jak oni się odkryją u siebie, to jestem przekonany, że z kontry wykontrujemy ich i 6 punktów będzie po naszej stronie. Tego im życzę z całego serca. No wszyscy staramy się, żeby naprawić tą polską piłkę, naprawić grę reprezentacji Polski, żeby to wyglądało znacznie lepiej niż w meczu z Mołdawią. No to może Jerzy Engel, panie Janku, no ostatnio zgłosił się na selekcjonera. Może on to na wszystko naprawi, poukłada. Wydaje mi się, że tutaj Jurek Engel zagalopował. No pierwsze po pierwsze, ja nie słyszałem o dymisji portugalskiego trenera. Ja nie słyszałem o decyzji prezesa związku, że zwalnia tego trenera. Natomiast ja byłem przekonany, że w pierwszej jakiejś takiej wersji, że Jurek chce być doradcą. Bo każdy z nas jest doradcą Santosa. My mówimy, on ma prawo nie znać, chociaż już powinien zacząć rozeznać tych piłkarzy, niestety nie dotarł jeszcze do nich. Wprawdzie mecz z Mołdawią był meczem po jego myśli, bo proszę zauważyć, myśmy mieli przewagę 75% akcji, myśmy mieli przewagę w strzałach, 20 kilka do 9 chyba, myśmy mieli przewagę w podaniach, 700 do 250. Niestety nie było ułożenia tego zespołu. Ułożenia tego zespołu do gry defensywnej. Bo w drugiej połowie nasi piłkarze byli asystentami przy strzelaniu bramek. Przy pierwszej był Zieliński, przy drugiej Kędziora, przy trzeciej Szymański. Przy czwartej, której nie uznał, to był sędzia. Bo nawet komentatorzy, sędziowie, którzy znają się na tym bardzo dobrze, mówili, że gol był zdobyty prawidłowo. Także wszystko było, myśmy po prostu mieli taką przewagę nad Mołdawią, jak Niemcy nad nami. I przegrali to spotkanie. Ja mówię, ale tutaj ja bym ganił tylko Santosa za to, że nie potrafił ustawić zespołu w defensywie. Ale panie redaktorze, myśmy o tym mówili, że brakuje Krychowiaka, brakuje Glika, którzy może nie nadają się do występu w pierwszej jedenastce, ale gdyby był Krychowiak, poustawiałby w defensywie tę drużynę. A myśmy w drugiej połowie mieli przewagę, ale co oni przeszli do połowy boiska, nie mówię do kontrataku, przeszli połowę boiska, była ogromna panika, co było widać po reakcjach zawodników. Druga bramka Kędziory, no to przecież asysta nieprawdopodobna. Trzecia, szczęsny wybił piłkę, no nieszczęście, no tak wybił, że zawodnik strzelił i praktycznie było już po meczu. Także
jeszcze raz mówię, my wszyscy jesteśmy, pan i ja, do dyspozycji selekcjonera, żeby jemu podpowiadać, jaka jest mentalność Polaków, co brakuje. Myśmy mówili, że brakuje właśnie ustawienia gry, bo taki Krychowiak by się nadał na drugą połowę i przystanie 2-1, jakby wszedł, na pewno poustawiałby te klocki. To samo z Gnikiem. Oczywiście odmłodzenie zespołu jest, musi być, ale nie można tego robić tak od razu. Premie z tych spotkań, bardzo duże premie powinny być, przeznaczyć na futbol dziecięcy. I wtedy po prostu odzyskaliby twarz. A tak póki co widzimy, jak oni się bawią na wczasach. Oczywiście to są bogaci ludzie. Te wczasy były wcześniej załatwione. Ale pokazywać przed 12 zawodnikiem, czyli przed nami, jak oni się wspaniale bawią, na tych, to tak jakby wygrali finał Mistrzostw Europy albo medal na Mistrzostwach Europy. Tego nie było. I tutaj panowie, no trochę skromności, bo to denerwuje tego 12 zawodnika. Natomiast tutaj podsumowuje nasz widz Maru Maru. Teraz ważniejsze są wakacje i TikToki, a nie wygrywanie meczów. Takich mamy celebrytów. No więc to, co mówiłem na początku, proszę państwa, jak zobaczyłem w internecie, jak zobaczyłem w mediach społecznościowych, że nasi się bawią, że przesyłają, że selfie robią, jak on, oczywiście fajnie. Macie pieniądze, możecie polecieć nawet na Księżyc, bo stać was na to. Ale w tym momencie, no gdybyśmy wygrali, nie wiem, z Niemcami 5-0 i 5-0 z Mołdawią, rozumiem, tak, jedziecie na zasłużony odpoczynek, bo, no bo te pierwsze dwa mecze nie wyszły, ale teraz, a my przegrywamy te dwa mecze i ten 12 zawodnik jest wkurzony. A wkurzony będzie do następnego spotkania. Panie Janku, ja jeszcze ja przerwę, bo tak teraz na szybko wymyśliłem i myślę, że pan się ze mną zgodzi, że piłkarze z Kalnika Czarny Bór mają większe zaangażowanie w meczu niż piłkarze naszej reprezentacji w meczu z Mołdawią, tego z Kalnika, który prosił o pozdrowienia przed chwilą nas. Ale naturalnie, to wystarczy pójść na mecz z Kalnika, żeby zobaczyć, ci chłopcy na pewno mają zaległości, jeśli chodzi o technikę, jeśli chodzi o szybkość, jeśli chodzi o sprawy jakieś takie wytrzymałościowe. No bo wiadomo, że jest to. Ale oni dają z siebie wszystko. I to, co podkreślam, w duchu, jak sobie zadają pytanie, czy zrobiłem wszystko, żeby ten mecz wygrać, mimo tego, że przegrałem, tak, zrobiłem wszystko. Nie ma sprawy. A u nas, no proszę mi wytłumaczyć jakąś jedną logiczną przesłanką, jak to się stało, że myśmy przegrali mecz z Mołdawią. Przegraliśmy. Oni byli 4 razy pod bramką, przekroczyli naszą połowę i była panika. I dlatego mówię, tutaj nie winię za to trenera, no bo trudno trenera winić za to, że trzech miało asysty przy bramkach, a czwarty był sędzia, ale trener również, sztab szkoleniowy powinien te dwa mecze potraktować charytatywnie i przekazać pieniądze na futbol dziecięcy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Coraz więcej piłkarzy idzie walczyć do klatki i wczoraj okazało się, wczoraj wyszło na jaw, że do klatki w przyszłym miesiącu wejdzie Tomasz Hajto, który będzie walczył ze Zbigniewem Bartmanem, siatkarzem, piłkarz kontra siatkarz. Jak pan odbiera to, że Tomasz Hajto zaprezentuje się w klatce, w MMA? No wydaje mi się, że to jest jakiś taki sport uzupełniający. Oczywiście każdy może robić. Mówiło się też, że Peszko też wystąpi w MMA z kimś tam. No cóż, dla mnie jest to, jakby to powiedzieć, no być może, nie wiem, pogoń za jakąś sensacją, pogoń za, nie wiem, czy za pieniędzmi, czy za czymś, ale ja jestem przeciwny takiemu łączeniu tej kariery, no bo jako piłkarz, zrobił karierę jako piłkarz jeden czy drugi i nagle do MMA. Co to ma wspólnego ze sportem takim profesjonalnym? Naprawdę nie. Panie Janku, tam było jeszcze wcześniej pytanie. Nie jestem tego zwolennikiem.
Tak, bo tam było wcześniej pytanie, umknęło, ale zapamiętałem. Pytał jeden z widzów, kto z pana czasów, z Orłów Górskiego, gdyby w tamtym czasie było MMA i free fighty, kto byś najbardziej nadawał z Orłów Górskiego do klatki? No wydaje mi się, że jedyny, który był taki, ale mówię, to jest in plus, to był Adam Musiał. Bo na niego grać, to się trzeba było z rodziną pożegnać. On był nieprawdopodobnie ostry i Adam nie bał się żadnej sytuacji. A to, co on, ja nie mówię, że kosił, ale tak ostro grał, tak wchodził. No i drugi był Władek Żmuda, który jak przedstawił tam swoją szufladę, to tam tą, taką wewnętrzną część stopy, to zawodnicy odbijali się od niej jak od lokomotywy.